Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam was gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Sprawdzimy sobie te wiadomości z soboty i z dzisiaj rana. I miejmy nadzieję, że jutro rano dorobię tutaj krótką audycję z tej niedzieli, z tej reszty wiadomości, żebyście mieli pełen przegląd wiadomości z całego weekendu. Pewnie ta audycja nocna, czyli. Ranna już w poniedziałek nie będzie za długa, bo, bo, bo tutaj już poruszymy parę spraw, które przez weekend się wydarzyły, a, a jest ich trochę i są ciekawe. Niektóre na Twitterze nawet dają do myślenia, także to sobie e, o tym sobie porozmawiamy. Jeżeli chodzi o market, w jakim się znajdujemy w tym momencie, sprawdźmy, CoinGecko, a więc mamy Bitcoin 10238 dolarów, czyli delikatny wzrost. Można powiedzieć, w ostatniej godzince, ale 24 godziny nadal minus 1,1%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, przy tej stagnacji Bitcoina w ostatniej godzinie albo w ostatnich 24 godzinach, to mamy BitShare's 23%, Binance Coin 8%, Bitcoin SV 4,7%. Wow, także Bitcoin SV, <gryw> widzimy, że w tej stagnacji świetnie sobie radzi. Dalej też zobaczmy. Projekty, to sobie najgorzej poradziły. Mamy sushi minus 28,9%. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, co tutaj się dzieje, bo dzieje się bardzo dużo. Elrond minus 25%, Yuma minus 24%. Yuma, chyba już tutaj możemy powiedzieć na samym początku, efekt coinbase'a. Po prostu 24% można było zarobić na wejściu, czy tam 26, prawie 30% na wejściu na coinbase. Ie. Efekt coinbase'owy nadal jest aktualny na Yumie. Przejdźmy może na Twittera i tutaj, dlaczego ja akurat nie polecam giełdy Binance. Każdy ma inne podejście do sprawy. Ja zawsze patrzę też na CEO albo zarządcy, który prowadzi daną giełdę. W tym wypadku mamy CZ. Larry Sermak wydaje mi się, że ma tutaj rację w tym twicie. I też zacząłem się zastanawiać już parę dni temu nad tym, skoro z jednej strony parę dni temu CZ z Binance mówił nam o problemach DeFi. Nie wierzy w te projekty i mówi, że po prostu no, będą problemowe. Te, które ostatnio na tym hypie tak wzrosły, to dlaczego dwa dni później dodaje sushi na swoją giełdę? I tutaj o tym Larry Sermak mówi: Nie można mieć dwóch stron, panie CZ. Jeżeli z jednej strony mówisz cały czas, że to ty nie działasz w tej giełdzie, tylko tam jest team odpowiedzialny za to, żeby sprawdzać projekty, które wchodzą na giełdę. Ale kiedy to nie działa, to mówisz o tym, że my tylko dajemy płynność na giełdzie tych projektów, które są popularne. Także z jednej strony ostrzegam, można powiedzieć o tym, że DeFi, tak jak sushi, z tym problemowym kodem, o którym czytaliśmy, który spadł już o 50% od momentu wylistowania na Binance. Z jednej strony Larry Sermak dokładnie mu mówi o tym. I nawet widzimy, że niektóre już mamy usunięte przez CZ. Tweety, na przykład. DEX mają przewagę nad seksem, czyli nad tymi e, zarządzanymi e, w DeFi, e, czyli mamy powrót, mamy powrót to, o czym mówiłem dwa dni temu. Po e, dexach będzie czas na seksy. Tak samo po CEO mamy czas na IO. Mieliśmy taką małą zabawę m, na początku tego roku. Wylistowanie dużych projektów IO na giełdach, bo to był taki też. E, no, hype na to wszystko, I, i tutaj nie ma się też dziwić którzy ludzi, którzy grają na to, bo, bo, bo z drugiej strony mówimy, tak, jesteśmy tutaj dla pieniędzy, no i dlatego gramy na trendzie, na hypie jakie są. Ale tutaj Larry Sermak zauważa podejście CZ troszeczkę takie, ja bym powiedział, jedni powiedzą, no, przecież to jest biznesmen, on chce płynność na swoją giełdę dać. Z drugiej strony, usuwanie swoich tweetów poprzednich. Tylko po to, że to już się nie równa z tym, co on będzie teraz prowadzał u na kiodę, Czyli, co on tutaj mówi? Deksy mają jedną przewagę nad seksem. Po prostu nikt na razie nie sprzeciwia się czy zarzuca komuś, że listujemy sushi u nas. No, już tutaj tego nie ma dostępnego. A dlaczego? Nie ma dostępnego. Już wam mówię dlaczego, bo to, co było wcześniej, ta opowiastka od z Binance, że deksy mają jakąś przewagę. To była kwestia chwili, kwestia chwili, która pomagała właśnie no, tej pompie na sushi po dodaniu na Binance. Potem się usuwa tylko tweety, bo możemy zobaczyć jak DeFi sobie tutaj spada. Ja nie mówię, że nie będzie jakichś dwóch, trzech, czterech projektów tak jak w AIO. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że będzie, powiedzmy, Uniswap, ale sobie świetnie działa, może jakaś zdecentralizowana giełda, która ma mniejsze opłaty niż no, te właśnie scentralizowane, czy powiedzmy tutaj o Ethereum chodzi w tych projektach DeFi, gdzie płacimy 50-60 dolarów za słopa. może... Te, które mają 30 sobie poradzą na dłużej, to, to super, będziemy wiedzieć. Może Sushi wróci do łask? Też tego nie wiemy, zaraz sobie przejdziemy do Sushi, bo widzimy, że już główna osoba, ale zobaczcie te spadki w tych projektach Sushi. Nie wszystkich oczywiście, ale wróćmy do tego tweeta, gdzie Binance mówi proszę o wytłumaczenie w czterech słowach DeFi. Mamy Adama Baka, CEO Blockstream, czyli odsłona Bitcoin Maksymalisty, BTC bardziej, czasami też gdzieś tam mówi o Ethereum i innych wynalazkach, ale widzimy, że tutaj mówi pożyczka, airdrop, pump and dump, czyli widzimy pożyczka, potem mamy airdrop, pump and dump, nawet The Moon, analiza techniczna, pump and dump w tych projektach DeFi. No, to nie wejście mówiliśmy o tej ofercie i innych rzeczach, tutaj nie musimy już o tym mówić. No i teraz dobroduszny kolega CZ Justin Sun już mówi, no to się, to się wydarzyło z Sushi. To jest no, smutna historia. Niestety, smutna historia, bo wiemy, że główny deweloper nieznany, anonimowy już wypłacił swoje 27 milionów dolarów. Zaraz sobie dowiemy, dowiemy dokładnie, co tam się wydarzyło. Ale pamiętajcie, że my teraz będziemy robić prawdziwe DeFi produkty na tronie. Te bardziej już scentralizowane, można powiedzieć, ale prawdziwe. Nie będą tak ryzykowne. No i Binance tak samo. CZ Binance na przykład dodał retweeta do tego, czyli dodał tam wiadomość u siebie na głównym, a więc jeżeli myśleliście, że CFI nie zrobi DeFi, właśnie to się robi na Binance, czyli Launchpool, bezpieczna metoda na to, żeby tutaj wykorzystywać to Yield Farming na specjalnym poolu na Binance, Bella Protocol, który będzie tutaj oczywiście stykowany, BNB i inne ARPA tokeny. Widzimy, jak ta narracja się zmienia, ale po kolei, wszystko po kolei. Tak jak było w ICO, potem jest AIO, teraz mamy DeFi, czyli tak jakbym miał sobie tutaj déjà z jednej strony. Inni mówią, że nie, no bo wyjdzie tutaj z pary dobrych projektów, nie mamy się czego dziwić, to jest świat krypto, więc korzystamy z trendu. Super. Jeżeli chodzi o korzystanie z trendów, to właśnie widzicie, jak te trendy bardzo szybko przeskakują. Bardzo możliwe, że jeszcze Uniswap tutaj sobie poradzi, czy inne takie większe projekty. Zobaczymy. Zobaczymy w kolejnych dniach, bo zaraz będziemy czytać wiadomości, czy DeFi nie sprzątną Ethereum tych ostatnich wzrostów, jeżeli chodzi o cenę. To już sobie do tego zaraz przejdziemy. Sprawdźmy sobie, jak to też działa, jeżeli chodzi o Twitter. Które projekty, jak myślicie, były najbardziej pokazywane na Twitterze przez... Sierpień. Zobaczmy. Na pierwszym miejscu 7,8% wszystkich tweetów krypto. WiFi, czyli Ren Finance. Na drugim miejscu OM, Mantra DAO. Na trzecim Polkadot. Tutaj widzimy, że nie z DeFi związany, ale z przeciwnikiem Ethereum. Ka idea. Większość tutaj widzimy, to są te właśnie wynalazki w DeFi, które były na hype. I to, co hypowało y, też oczywiście w ostatnim czasie, bo nie wiemy, czy nie wrócimy. Do tego hajpu. Ja tutaj cały czas obserwuję, mówiłem bardzo prostą metodę, jak można obserwować, które projekty jak najszybciej wchodzą. Jeżeli Bitcoin staje się w miarę stabilny i nic tutaj się nie dzieje, to wchodzimy sobie na przykład, widzimy, w ostatniej godzinie, no stabilny jest, ale jakie projekty sobie naj, 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 najszybciej tutaj te boty lub ludzie uruchamiają? Aha, Binance Coin, UMA, Avelink widzieliśmy teraz, więc, a potem jeszcze sobie wchodzę na ostatnie 24 godziny. Co tutaj się dzieje? Widzę, które coiny ewentualnie, a do tych mają najpierw zaufane. I szukam sobie tego: Yen Finance na przykład, czy też tutaj znajduje się Kusama, czy te inne, ale widzę, że ich na razie jeszcze tutaj nie ma. Przejdźmy do kolejnego artykułu. W tym artykule dowiemy się, jak należy czytać mainstream media, czyli newsy, nawet tutaj w świecie krypto, bo LibreHash poszedł o mile dalej, bo pewnie siedzi w świecie kryptowalut od dłuższego czasu. I podjął samomyślne, albo samodzielne samomyślne, samodzielne myślenie. Dlaczego? A więc Coindesk w tym wypadku zastanawia się, czy nie powinno tutaj zostać zrobione dochodzenie nad tą analizą, nad tą wiadomością. Czyli chodzi tutaj o ym, osobę o imieniu Zhao Dong. Zacznijmy od samego początku. W tym artykule zauważa, hmm, jest pewien problem. Całkowicie pominięto rolę Zaodonga na czele Bitfinexa lub chińskiej policji zatrzymanej, ponieważ rzekomo używał rynku OTC do prania brudnych pieniędzy. To jest po prostu ominięte w tym artykule. Bitfinex też nie jest połączone. Kto by tam do tego dochodził? Nawet tutaj poszedł mile dalej sprawdzi, czy w Bitfinexie jest tutaj jakieś słowo zawarte w tym. Nie. W całym artykule nic nie ma. Mimo tego, że rok temu była jego twarz razem obok artykułu Bitfinexa, czyli rok wcześniej można było powiązać tą sprawę na coindesku, że to jest osoba związana z Bitfinexem. Teraz, kiedy zostaje aresztowany w Chinach za pranie brudnych pieniędzy, to już jest troszeczkę zagmatwane. Następnie, autor próbuje zamienić sprawę odnosząc się do Chin, zakazując lokalnym giełdom kryptowalut zezwalana na transakcje i tak wielu. W rezultacie zwróciło się to do platform OTC, dlatego że Chiny walczą z, z giełdami, dlatego są tam te giełdy OTC, i w kontekście można powiedzieć, że wydaje się, że autor sugeruje, że być może dlatego Zao został aresztowany w załączniku poniżej. Widzimy, że preferowaną przez autora strategią obrony Donga jest minimalizacja, że sprawa została wywołana przez chińskie wytyczne OTC, kiedy w rzeczywistości Zao Dong został aresztowany za pranie brudnych pieniędzy. Na właśnie tej giełdzie OTC. I tak właśnie działają czasami media. Nie tylko w świecie krypto, ale też poza nimi. W momencie, kiedy jest potrzebna głowa do inwestycji w BitminXA, jest od razu pokazywany tutaj wszędzie. Proszę bardzo. Świetna osoba. Zao Dong. W momencie, kiedy jest podejrzany o powiedzmy tutaj już pranie brudnych pieniędzy, troszeczkę mija się to z celem. Przejdźmy może do bardziej ciekawych wiadomości. zostawmy te złe strony marketu. Zobaczmy, jak Bitcoin. Wygląda prawie tak samo jak przed wybuchem w 2016 i 2017 roku. Twierdzi kto? Nikt inny jak bitcoinist.com. Sprawdźmy dokładnie, co się dowiemy. W tym przypadku dowiemy się, że w 2015 roku mieliśmy podobną linię trendu na tygodniowych świecach. W 2015, zobaczmy te kosmiczne spadki, do 2016 roku, prawie półtora roku, mieliśmy tą linię trendu spadkową, która została przełamana. W tym samym punkcie się teraz właśnie znajdujemy. W 2020 tak samo od 2018, 3, 200, a nie, tutaj 14 tysięcy sprawie zostało osiągnięte, czyli 13 800, 13 900. linia trendu spadkowa, e, jeszcze raz ją raz testowaliśmy, wyszliśmy ostatnio powyżej, to jest to 10 500, o którym mówiliśmy bardzo długo i 10 500, teraz wracamy do testowania jej jeszcze raz, dlatego... Ich zdaniem jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie w 2015 roku i to może doprowadzić, jeżeli utrzymiemy, jeżeli utrzymiemy tutaj tą granicę, to faktycznie może się zdarzyć, że będą te kosmiczne wzrosty. Przejdźmy do projektu Sushi. Szef Nomi, czyli główny deweloper, który mówiliśmy o tym już parę dni temu, w kontrakcie, w kodzie była możliwość wypłacenia 27 milionów dolarów chyba w tokenach Sushi, to się stało. To się stało. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Czyli pozornie zaniepokojony spadkiem ceny, szef Nomi próbował ponownie zapewnić rynek o migracji. Stwierdzają, że prześle fundusze deweloperskie do puli Uniswap i zablokuje tokeny. Ale zaledwie kilka godzin później, gdy cena nadal spadała, najwyraźniej zmienił zdanie i po prostu przekształcił to wszystko w Ethereum. I już tutaj pomału się mówi o exit scamie, tak społeczność przynajmniej nazywa, skoro... Główny deweloper odchodzi i nie wierzy w przyszłość, czy to po prostu miało być pieniądze za tą robotę, za ten tydzień roboty, czy dwa tygodnie, że taki projekt to należy się zapłata, tak? W zdecentralizowanym projekcie, bo to rozumiem, że to jest pełna decentralizacja, tam nie ma osoby odpowiedzialnej za to. W cudzysłowie oczywiście mówię o tym. Także założyciel zarobił 14 milionów dolarów dwa tygodnie. Można, można. W świecie krypto jest wszystko możliwe, tylko trzeba nazywać im rzeczy po imieniu, tak? jeżeli mamy Pump, Dump, jeżeli mamy DeFi, niektóre z nich będą świetnymi projektami, ale tutaj w dwa tygodnie udało się. Także czy to się kiedyś stało? No oczywiście, stało się z projektem Litecoin, była tam osoba, albo jest nadal do dzisiaj z nami, ale tutaj można też podpowiedzieć, że przynajmniej spodziewaliśmy się tego w przypadku tego dewelopera, bo od samego początku zostało to znalezione w kodzie, wiedzieliśmy o tym 2-3 dni temu, że taka rzecz może się zdarzyć, no i się zdarzyła. Wtedy to by kosztowało 27 milionów, bo taka była cena. Parę dni później widzimy, że to już jest 14 milionów. A jeżeli chodzi o Litecoin, no to wiadomo, kto to zrobił w grudniu 2017 roku, też wyszedł z projektu na samej górce i też o tym od razu powiedział, chociaż to jest dobre, że powiedział, że sprzedaje Charlie Lee. Także z jednej strony, ok, mogliśmy się domyślać, widzieliśmy się na co się godzimy, chociaż może nie wszyscy, bo nie wszyscy słuchają wiadomości albo czytają wiadomości, no ale tak wygląda zdecentralizowany projekt dzisiaj w świetle DeFi. Jak jeszcze jesteśmy przy sushi, widzimy, że sam szef, Nomi, może go coś tknęło w ostatniej chwili, bo 13 chyba milionów wziął ze sobą, bo widzimy, że milion wysyła w time locku dla kontrolów, dla adminy. Czyli milion dolarów około będzie z powrotem. Czyli nie zarobił 14, tylko 13, a resztę milion daje tutaj dla deweloperów, którzy będą dalej prowadzić ten projekt. No i tutaj niektórzy się pytają, no ale jak to, jak to, jak beze mnie? Czy, czy, czy opuszczasz projekt? No pewnie tak. Przejdźmy do Max Kaisera, który też ciekawie tutaj mówi, jeżeli byśmy się cofnęli do 2017, 18 bardziej roku, pamiętajmy, że Ethereum też było spompowane wtedy. Dzięki ICO, scamom. Nie wszystkim, Trzeba stanąć po środku, powiedzieć: OK, jest wiele projektów, które świetnie sobie radzą i może coś tam w końcu nawymyślają, tak? Giełdy mają też świetną użyteczność, ale mamy też dzisiaj DeFi, to samo, pompę i dump, zauważa. I Ethereum dla Max Kaisera jest to takie po prostu narzędzie do wyjścia ze swojego skamu, tym wszystkim deweloperom, czyli Wychodzimy z funduszami do Ethereum, a potem możemy zrobić, ja nie znam co się z nimi podoba, Max Kaiser mówi, możemy zamienić na bitcoiny, możemy zamienić na inne rzeczy, ale Ethereum to jest takie po prostu exit scam, narzędzie, wartość, aktywo, do którego wracają deweloperzy, którzy wierzą, albo mniej troszeczkę wierzą w długowieczność danego projektu. Trustnode zauważa też jedną rzecz że DeFi właśnie niszczą Ethereum przy tych ostatnich spadkach. Można powiedzieć, że Bitcoin też, bo Bitcoin też spadł ostatnio, tak? Widzimy tą walkę na CME, co tam się dzieje. Też spadł z 12 tysięcy dolarów. Może jest mniejsze zapotrzebowanie? Tego nie wiemy. Ale tutaj bym chciał zauważyć podobną rzecz. Pamiętamy, jak w 2019 mówiliśmy o wyjściu OneCoina w Bitcoin. Co się zdarzyło z Bitcoinem? Mieliśmy informację nieraz, że OneCoin sprzedaje swoje bitcoiny zarobione. Bitcoin spadał dużo, dużo niżej. I to nie tylko jedna piramida finansowa, a oprócz tego też mieliśmy Plastoken. Tak samo, ta sama rzecz. Teraz, jeżeli miałoby się okazać, jeżeli, bo ja nie mówię, że ten hype na DeFi jest zakończony, tego nie wiemy, to, to możemy obserwować, tak jak mówiłem na samym początku tej audycji, w co najpierw będą inwestorzy inwestować. Ale jeżeli w Ethereum będziemy mieć podobną rzecz, to właśnie tutaj ten artykuł to przedstawia. Ethereum spadł z około 480 do 350 w ciągu zaledwie kilku dni, a dziś spada znacznie bardziej niż Bitcoin. Co to sugeruje? To sugeruje, że jest coś specyficznego dla Ethereum, co oznacza, że DeFi jest przyczyną, a w szczególności może to być na przykład jeden projekt Sushi. Może być, nie musi. Wiemy na jeden plus, czym jeszcze Sushi może nas zaskoczyć. Zobaczmy. Chodzi o przyspieszenie premiery, przenoszenia tego pula płynności z Uniswap. Miało to się okazać za 5 dni, artykuł jest ze wczoraj, no to dzisiaj już 4 dni. 1,5 miliarda dolarów. Jest tutaj zablokowane właśnie w Uniswap, dlatego SushiSwap i Uniswap mają taki, taką kapitalizację i są na miejscu pierwszym DeFi. Więc będzie trzeba teraz obserwować, bo głosowanie zakończyło się o godzinie 14 w piątek. Prawie 87% udziału suszy głosowało za tym, że powinno się przesunąć tą płynność, przeniesienie tej płynności i nastąpi ono gdzieś tutaj, czytałem w niedzielę. Także w niedzielę będzie, czyli dzisiaj, przesunięcie do. Płynności z Uniswap. Także zobaczymy, czy ten projekt teraz właśnie da zarobić. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to, to troszeczkę Heksa z tym głównym promotorem. Teraz zapomniałem jego nazwisko, na pewno mi przypomniecie w komentarzach. Też wydał podobny projekt zdecentralizowany, który nie ma żadnej jednej osoby, która tego zrobiła wzięła swoje pieniądze na początku tego projektu bo jeśli się należało, to nie wiemy czy to była ta osoba oczywiście, <laughs> pamiętajmy, że nie wiemy bo tam był tak skonstruowany ten token, że nie wiemy a potem dał Hex jeszcze zarobić potężnej ilości pieniędzy tego nie wiem, tego nie wiem tylko ja po prostu zaznaczam cudzysłów decentralizacji DeFi tego takiego złotego środka to jest projekt zdecentralizowany bo potem może on idzie sam bez żadnej osoby jeżeli to by porównać do decentralizacji Bitcoina, z tym co zrobił Satoshi Nakamoto na samym początku, to Satoshi Nakamoto by parsknął śmiechem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Daily Huddle i w tym wypadku mamy dziesiąty największy istniejący portfel Bitcoina. Przenosi 60 tysięcy bitcoinów w wartości 641 milionów dolarów. Za ile za to zapłacił? Bagatela. Zobaczmy 14,5 dolara. Aha, i z tą propozycją, tutaj można to połączyć właśnie z tą propozycją od kobry, o ile dobrze pamiętam, jak można by sobie poradzić z BTC w przyszłości. To właśnie tutaj mamy przypadek tego. 60 647 milionów dolarów, jeżeli by wyszedł softwork na BTC, żeby troszeczkę więcej to kosztowało takie transfery, powiedzmy 150 dolarów, 300. 500 1000 dolarów, czyli procentowość od jakiegoś przesyłu, to jest jedna z propozycji BTC w przypadku, e, powiedzmy, no, długowieczności tego projektu jako BTC e, od Kobry. To by tak miało właśnie wyglądać. Ktoś wysyła 60 tysięcy bitcoinów, 647 milionów, mówiliśmy o to w, w ostatniej audycji, albo na Bithubie, albo tutaj, teraz nie pamiętam. Wtedy nie 14,5, ta osoba by zapłaciła, tylko procentowość na softworku prowadzone na BTC mówimy o 500 dolarów. Aż by go tutaj nie poraziło, wydaje mi się. Nie? A te inne osoby, które przesyłają 50 dolarów, może mniej by płaciły wtedy. No nie wiem, czy to, czy to wyjdzie w ogóle, ale to jest taka propozycja, o której mówiłem, a od razu można tutaj ją zobrazować. I zobaczmy, kto prawdopodobnie przesyła takie ilości bitcoinów. Transakcja została zauważona proszę pierwszy, przez Bitcoin Blockbot, czyli taka automatyzowana albo zautomatyzowane narzędzie do śledzenia łańcucha bloków i w tym wypadku bardzo możliwe, że ten portfel należy do giełdy kryptograficznej Bitfinex albo Bitfinex, jak tu tutaj się mówi, jest ok, która przenosi fundusze prawdopodobnie z z twardego portfela z czyli bardzo możliwe, że idą na giełdy jakąś na sprzedaż lub tylko na zabezpieczenie płynności w giełdzie. Też to może być. Nie musi to być oczywiście sprzedaż. Bitinfocharts z kolei pokazuje, że ten portfel wysyłający, który został utworzony w sierpniu 2019 roku, zaczął odbierać i wysyłać ogromne sumy bitcoinów w lutym 2020 roku. W drodze dostanie się dziesiątym co do wielkości portfelem BTC, czyli od lutego były tam przechowywane praktycznie te, te bitcoiny. I w końcu one trafiły z powrotem, nie wiemy teraz gdzie, na nieznany portfel. Często też giełda wychodzi potem z informacją, że po prostu przesunęliśmy to na inny portfel. Offline, bezpieczniejszy może, może w innej sferze tutaj potrzebny, więc będziemy musieli czekać po prostu na informacje, ale warto zauważyć, że takie ruchy się dzieją i wtedy patrzeć też na cenę w tym samym czasie bitcoina i górników. Warto obserwować ostatnio. The Block, tutaj mamy Circle, który przedstawia nową funkcję umożliwiającą firmom płacenie sprzedawcom w lokalnych walutach. Dowiadujemy się z ostatnich wiadomości, kto by mógł to wykorzystać a więc firmy, które zintegrowały interfejsy programowania aplikacji API z Circle, po prostu będą mogli wysyłać wypłaty w lokalnych walutach fiducjarnych od sprzedawców, freelancerów, innych dostawców usług w ponad 80 krajach. Dzięki technologii peer-to-peer, -peer, a takiej technologii jest też Bitcoin, pamiętajmy, do tego momentu firmy mogły wysyłać tylko, powiedzmy, cyfrowe dolary w płatnościach wyłącznie za pośrednictwem łańcuchów transakcji USDC, czyli za pomocą stablecoina. Teraz będą mogły takie duże firmy jak na przykład Etsy, eBay, Amazon, mając sprzedawców, którzy oferują swoją wiedzę, rzemiosło, infrastrukturę na całym świecie, wtedy będzie można tutaj wprowadzić te lokalne waluty. Czyli może to być ciekawa funkcja, jeżeli chodzi o Circle, jeżeli wejdzie w to I, eBay, Amazon na Etsy i niejedną bejsbolówkę z Ameryki tutaj kupiłem i świetnie to wygląda, więc wydaje mi się, że e, powiedzmy to może działać, może działać i wtedy w lokalnej walucie możemy sobie wysłać. Bez tego USDC. Wróćmy jeszcze na chwilę do sushi, bo zapomniałem powiedzieć o wartości. 180 milionów dolarów z Uniswap do Sushi Swap została zatwierdzona, czyli to będzie kwota na 180 milionów dolarów. Wiemy, że no, całkowita postawiona wartość Sushi Swap wzrosła z 0 do 1,4 miliarda dolarów w ciągu kilku dni, ale wiemy, że mieliśmy delikatny spadek, więc no, chociaż te 180 milionów dolarów, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. I teraz wiemy, dlaczego Justin Sun. Pomału zaczyna im przeszkadzać Ethereum, DeFi, to co się tam dzieje, dlatego, że już tutaj weszli albo wchodzą w DeFi. Po tym sukcesie, po tym hypie, teraz tutaj właśnie na ich pora. Tron otrzymuje własne protokoły DeFi, które niesamowicie przypominają. Copycat, można powiedzieć. Jam Finance, po udanym wdrożeniu JustSwap z firmą o TronFi na czele. Czyli od razu tutaj też przechodzą i będą tworzyć. Z jednej strony wiadomo, reklama. Justin Sun jest z tego znany, Justyna Słoneczna, z, oczywiście ta nazwa od Majka Satoshi'ego, Justyna Słoneczna jest znana z tego, ale z drugiej strony pamiętajmy o problemach Ethereum i może gdzieś to tutaj faktycznie zadziałać, że te opłaty nie będą takie drogie, a ten Yield Finance może tutaj przez dłuższy okres coś tu jeszcze zdziałać. Jeżeli sobie porównamy do tego Ethereum, dowiemy się tutaj też, że uruchomienie ekosystemu DeFi firmy Tron miało pozytywny wpływ na cenę na pewno, bo według danych CryptoSlate moneta wzrosła o 14% w ciągu ostatnich 24 godzin, kiedy ten artykuł był pisany, i 80% w ciągu ostatniego tygodnia. Także zobaczmy 5 września, wczoraj. Także mogą być te nieaktualne. 80% w ciągu ostatniego tygodnia, tylko po announcement Justyna Słoneczna, wchodzimy w DeFi i widzimy, co tutaj się dzieje w świecie krypto. Bitcoinist, tu możemy dowiedzieć się, dlaczego Ethereum może jeszcze spaść. Mimo tego, że spadł o 30%. Tutaj już wchodzi analiza techniczna, także tłumaczyłem to w ostatniej audycji. Jeżeli nie wiecie, dlaczego jest potrzebna analiza techniczna w takim markecie, czekajcie tylko, zapamiętam dokładnie, w wszystkim temacie to tłumaczę, dlaczego jest ważna ym, analiza techniczna. Mimo tego, że mamy taki rynek, jaki mamy. Manipulacje się zdarzają. Zapraszam, bo z dobrej, z dobrej strony próbowałem pokazać i jedną i drugą stronę. I teraz, jeżeli przyjdziemy na tą informację, to tutaj akurat. Analiza techniczna wchodzi. Dlaczego? Analicycy twierdzą, że Ethereum ma możliwość jeszcze zejść niżej, nawet po upadku 30%. Jeden z traderów udostępnił poniższy wykres, który pokazuje, że wczoraj Ethereum straciło kluczowy poziom wsparcia. W tym czasie wyjaśnił, że jeśli Ethereum straci poziom wsparcia wskazany przez niego, może nastąpić ruch w kierunku 290 dolarów. Zobaczmy, jaki to był poziom wsparcia. Czy tutaj sobie zobaczymy, możemy przybliżyć? Chyba chodzi o granicę 350 dolarów. Jeżeli to nie zostanie utrzymane, następne tutaj mówi 320. Potem możemy zejść już na 290. To jest najsilniejsze wsparcie. No, i teraz dochodzi do tego informacji, którą czytaliśmy wcześniej. Czy DeFi dalej pociągnie, jak Max Kaiser mówi, bo to jest to, wyjście z tego szaleństwa DeFi dla niektórych deweloperów z tych projektów zdecentralizowanych, dlatego może iść jeszcze niżej. To wszystko zależy też od Bitcoina. Czy Bitcoin się utrzyma na tej cenie, ale widzą tutaj jeszcze dodatkowe spadki, jeżeli nie zostanie ta właśnie bariera 350, 320, 290, możemy spaść jeszcze niżej. To by mówiło nam o 50% wsparciu na Fibonacci. To jest te właśnie 290. Jeżeli to Pójdzie niżej, no to dalej idziemy w otchłań. Ale wszystko też zależy od Bitcoina, od DeFi. Czy znajdzie ten kraj teraz na te scentralizowane, może finanse? Tutaj będziemy szukać, a może zdecentralizowane się podniosą chwilę później. Yy, zobaczymy. Ok, mamy to w takim razie do komentarzy i do youtuberów z ostatnich 24-48 prawie godzin. Wrócimy już w kolejnej audycji w poniedziałek z rana będziecie mieć porcję. Będzie to krótka wiadomość, bo tu już mamy 27 minut, tam pewnie około 20. No i o 19 na BitHubie, jak codziennie, od poniedziałku do piątku zapraszam na CryptoFlash. Do komentarzy wrócimy, do youtuberów wrócimy. A, ważna wiadomość, żeby jeszcze tutaj nie mówić. U Majka jego o godzinie 20 na kryptoniedzielnej albo kryptowalutowej niedzieli z Majkiem będzie prezes giełdy BitBay, czyli Sylwester Suszek. Także odpowie na pewne pytania z organizacją, pewnie wszystko, co tam się dzieje, jak wakacje mu minęły. Także Zapraszam na 20, pewnie około 20.30. Mike będzie rozmawiał, bo on zawsze pierwsze 30 minut przeznacza na wejście w audycję. Potem pojawi się gość specjalny. Tym razem to będzie Sylwester Suszek. Na pewno będzie dużo osób słuchało, co tam się dzieje na Bitbeju Możecie już tutaj pewnie jakieś wiadomości czy komentarze w czacie zostawiać u niego. Może Mike przeczyta do tego czasu albo na Discordzie znaleźć i zapytać, czy może zadać takowe pytanie. Na pewno. I jeszcze jedna informacja na koniec, skoro mamy troszeczkę czasu, bo będzie mniej tych wiadomości, opowiem sobie, co będzie na Patronite, bo pojawił się świetny pomysł. Wydaje mi się, że odbiór był tego pomysłu świetny. Muszę się dowiedzieć, jak to wygląda w sprawach technicznych z Patronite, czy można w ogóle coś takiego zrobić. Ale o tym już w kolejnym odcinku, nie będę tutaj zanudzał. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.